Środa 4 lipca była dniem wolnym od mundialowych rozgrywek, a więc i w kozienickiej strefie kibica cisza i spokój. Była zatem doskonała okazja, by wykorzystać ten fakt i podejść do futbolu z dużym dystansem. Na boisku przy szkole podstawowej numer 2 rozegrano spotkanie, w którym zmierzyli się samorządowcy, to ci w niebieskich koszulkach, oraz reprezentacja kozienickiej strefy kibica, dla odmiany niebieskie stroje. Arbiter Łukasz Śmietanka także dostosował się do obowiązujących trendów. Cel był jasno określony, jak najwięcej dobrej zabawy i zero urazów. Jedno i drugie zrealizowano w 100%. Jednak rozrywkowy charakter spotkania wcale nie oznaczał braku zaangażowania czy ładnych akcji. W rolach głównych na początku spotkania byli obaj bramkarze. Grzegorz Rusinowski dwoił się i troił, by zatrzymać falowe ataki strefy kibica. Z kolei dyrektor kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu Marcin Zmitrowicz, choć miał nieco mniej pracy, to w krytycznych momentach był na posterunku, o czym przekonał się choćby Krzysztof Zając. Nie byłoby jednak takiej frajdy z gry, gdyby bezbramkowy remis utrzymywał się zbyt długo. Worek z bramkami pierwszy rozwiązał Arek Kulczyński. Po jego dwóch trafieniach samorządowcy prowadzili 2-0, ale do przerwy było 3-1. Na kontaktowe trafienie Pawła Domańskiego bardzo szybko odpowiedział Dawid Jałuszyński. Zabawa zabawą, ale przegrywać nikt nie lubi. W szeregach strefy kibica duża mobilizacja i zmiana taktyki na bardziej ofensywną. Efekt to dwie szybko zdobyte bramki na początku drugich 30 minut. Najpierw do siatki trafił Oskar Domański, a później drugi raz na listę strzelców wpisał się Paweł Domański. W rywalizacji samorządowcy kontra domańscy był remis 3-3. Ostatni kwadrans spotkania upłynął w jeszcze bardziej radosnej i beztroskiej atmosferze. Panowie za punkt honoru obrali większy udział w kreowaniu gry i zdobywaniu bramek przez koleżanki z drużyny. Różnie to paniom wychodziło, ale zabawy było przy tym co nie miara. A przecież po to właśnie rozgrywane było to spotkanie. Oba zespoły zdobyły jeszcze po dwie bramki i mecz zakończył się remisem 5-5. A skoro regulaminowy czas gry nie wyłonił zwycięzcy, potrzebne były rzuty karne. To zadanie spoczęło na barkach tylko i wyłącznie płci pięknej. Jako pierwsza do piłki podeszła wiceburmistrz Małgorzata Bebelska, która w trakcie spotkania wcielała się w rolę selekcjonera reprezentacji samorządowców. Pewnie wykonanym rzutem karnym dała bardzo dobry przykład, a w jej ślady poszły wszystkie panie. W tym wypadku także rzuty karne nie wyłoniły zwycięzcy. Obie drużyny zgodziły się na remis. Ale prawda jest taka, że wygrani byli wszyscy. Przede wszystkim dlatego, że chciało im się chcieć. Może to dobry moment, by powrócić do rozgrywania tego typu spotkań częściej. Nie tylko przy okazji dużych piłkarskich imprez i nie tylko z udziałem samorządowców czy przedstawicieli strefy kibica.